Try not to kill him too quickly. Run to your master! And give him this message! I come for him! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Śródziemie Cień Mordoru, lub jak to woli, Middle Earth Shadow of Mordor. Pochodziłem sobie, polewelowałem, to już mogę zrobić wcześniej, ale mam już odblokowany brutalny mord i dzięki dwóm, albo nawet trzem kolejnym misjom z tej przeszłości odblokujemy sobie kolejne rzeczy. Na razie... Raid. Dzięki mocy jedynego pierścienia Celebrimbor był niemal niepokonany na polu walki. Przypomnij sobie jego dokonania, pokonując 30 wrogów. Let's go! Ciekawe, jakie tutaj będą cele, żeby zdobyć po pierwszy punkt, po drugie klejnot. Wraith, we had ambition in abundance. I had the One Ring and Sauron did not. He would not dare stand against me. Yet he did. Idealne kontry. Okej, okay, no to najpierw poczekamy na kontry. Ale przy okazji możemy ich trochę też tam potłuc. Bo kontry będą wpadać w międzyczasie. Kurde, to nie była idealna. To też nie była idealna, kurde. O, to jest idealna kontra. Nice, dwie idealne kontry. Kurde, znowu mogę zrobić kontrę. No i dziękuję. I teraz tylko lecimy po koniec. Dawaj, dawaj. Gdzie z tą łapą? O, to cięcie było niezłe, kurde. Dwóch chyba mnie atakowało, a ja ich zabiłem, zanim oni zdążyli mnie tknąć. Nie, miałem taką fajną serię! Kurde, chcę zobaczyć, jak duży będzie obszar tego walnięcia, tego światła. Strzelec wyborowy, jak to się mówi. No i nie ma strzał, serio? Jeszcze czterech typa tylko muszę zabić. Jeszcze tylko dwóch typa muszę zabić. Jeszcze tylko jeden. Kurde, no! Chciałem tak fajnie na egzekucję zrobić. No ale dobra. Zgarnąłem co chciałem, to najważniejsze dla mnie. Ambition or arrogance that bade me face Sauron directly. Yet. Had the ring not betrayed me and slipped from my finger. No. To jest prawda. Gdyby się pierścień nie stanął, to już byłby po Sauronie. Dobra, tutaj potrzebuję do kolejnego zadania, znaczy do kolejnej takiej misji potrzebuję do lokacji Mroczny Cios, ale też naprawdę już dawno chciałem to odblokować. Uwielbiałem ten cios.
O, i proszę, od razu jest wbudowane, czy chcę go zabić, czy chcę tylko ogłuszyć. Okej, okay, co, jakie są upgrade'y? Przytrzymy, aby uderzyć dodatkowych wrogów. Okej, okay, no to to już było. Przyciągnij do siebie wybranego wroga i przytrzymaj, aby go... Aha, dobra, chyba, że jak ma tarczę, czy... A nie, chyba żeby go na przykład oddzielić od typa, że jest dwóch, to przyciągasz jednego, niu, i lecisz potem do kolejnego. To może dobre. I tutaj, aby błyskawicznie go doskoczyć, go zdominować. No to widzę, że questa jest dostępnego od Eltariel. Jeszcze jej nie poznaliśmy, ale już wiemy, jak wygląda. No, ja wiem, bo wam to pewnie wyciąłem. Groźba śmierci to jest już było. Upiór wyssie cel. Zjawa. To tak, to też chcę odblokować. Tak samo jak to, bo to jest zajebiste. Do skradania będzie idealne, będzie dwóch typa kole siebie albo więcej. Wysłać upiora, żeby zabił pozostałych. Sweet to będzie. Ale odblokowałem sobie po prostu to, nie? Bo już naprawdę irytowało mnie, że nie byłem w stanie tak fajnie tego grogu zatruwać. Choć nie mam pojęcia, jakim cenem po prostu namierzając łukiem i naciskając guzik nagle zatruwam całą beczkę, ale okej, okay, powiedzmy, że Celebrimbor dostał upgrade dzięki nowemu pierścieniowi, którego jeszcze nie ma. Tu... Dobra, na razie to sobie chyba odpuszczę i po prostu te dwa będę teraz cisnął. Ale jeszcze nie, jeszcze najpierw trzeba będzie zrobić furię. Okej, okay, tutaj wymagam mrocznego ciosu. Jeszcze tu jest jeden. Dobra, do tego się nie mogę was travelować, nie? Nie. No więc... I znowu popieprzyłem guzikiem. Dobra, nieważne. Tak, 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 nowi nieznani kapitanowie, nie chciałem go zaznaczać. Tu się chcę wybrać, nie do kapitana. I can show you how to conquer Mordor, as long as it keeps Gondor safe. Kurde, ale fakt, jak bardzo Talion tak naprawdę Gund chce tylko i wyłącznie bronić Gondoru, jest naprawdę godny podziwu. Bo Talion ma w dupie tak naprawdę tą walkę Celebrimbora z Sauronem i tak dalej. Talion chce tylko i wyłącznie, aby Gondor był bezpieczny. I zrobi tak naprawdę wszystko, aby właśnie Gondor był bezpieczny. Ciekawe, na czym się to skończy. Medad. Celebrimbor szybko zaczął używać elfiej magii podczas swojego wcześniejszego ataku na Mordor. Powtórz jego pomysłową taktykę, uderzając kuszników mrocznym ciosem. Maedad, the virtue of invention. In life, I had no equal among elven jewelsmiths and artists. If I could conceive it, I could bring it into being.
Jest! Mam to! Chyba za 6. razem! Boże! Forging rings of power seems reckless. To those whose petty fears overcome their vision, a true creator accepts no limitations on invention. No ale trochę przegiąłeś. Umówmy się, stary. Dobra, teraz... A może nawet jeszcze tutaj. Znowu zamiast Fastervela dałem przyspieszanie czasu. Dobra, okej, okay, super, nie obchodzi mnie to. Do widzenia. Coś tam jest może? Niestety. Nie. Przez co nie mogę się... Po co się w ogóle z nim będę męczył? Na górę. Jeszcze jeden artefakt mi został. When Aena didn't... So you are not tempted to read the letters? No need. I know the heart of my people, so I know what they say. Okej. Okay. Dość ciekawa propozycja, Celebrimborze. A co, chciałbyś się dowiedzieć, co tam jest napisane? Dobra. Aglar. Kiedy Celebrimbor najeżdżał Mordor, wiedział, że najlepszym sposobem na trzymanie orków w ryzach jest przykładne karanie tych pysznych. Przypomnij sobie o tym, brutalnie zabijając kapitana. Glory, Aglar. In those days our triumphs on the battlefield were many. Mordor was ours to claim. Pokonaj tylko wyznaczonego orka i skończ w wyznaczonym czasie. Okej. Okay. Rototototo. No kurde, musiałem się ten fokus skończyć. Jakby to obejść. W sumie? Dawaj. Wyprowadź mroczny cios. Okej, okay, ten jest zestunowany. Na górę. Cyk. I brutalny mord. Elo! To poszło błyskawicznie. W porównaniu z poprzednim. Battle Field glories made me believe we were invincible. But they blinded me to the true danger. Sauron plotting in the shadows. Now I shall wield the light and burn the shadows from Mordor. Ambitnie. Bardzo ambitnie. Dobra. To jest na 16, czyli jeszcze tego nie wykupię. Ale mogę na przykład ulepszyć tutaj, do łańcucha cieni. Ale chyba, ale nie. Biorę upiorną serię. Myślę, że im szybciej wykupię te korowe umiejętności, które dają mi faktycznie jakieś zdolności, dopiero po to będę inwestował w upgrade'y, tym lepiej dla mnie. O, chociaż to by było zajebiste. W trakcie walki. O, ale to nie. To biorę momentalnie na kolejnym poziomie. Bo już zaczęło mnie wkurzać to, że ciągle podchodzę i jest ta animacja. Zamiast po prostu przez to przejść. Więc dobra. Co chciałem zrobić, to prawie wszystko zrobiłem, bo zostało nam jeszcze...
Znaczy tak, po pierwsze, zabrać ostatni artefakt. O, tu się też odblokowało. Dominowanie kapitanów. No, tego jeszcze nie będę miał pewnie dostępnego. Łocie, panie! Okej. Są wszystkie te nasze, co już mieliśmy. Czy może są jakieś nowe? Medat, Aglar, Raid, Root. Nie, to jest wszystko, co już mieliśmy. Dobra. Co, lecę po ostatni ten. Ty właśnie, w sumie nie muszę levela, bo jak to zgarnę, to będę miał. Od razu, za darmo, punkt umiejętności. Więc za level będę mógł sobie wziąć coś innego. Na przykład upgrade do tego skilla. No, miałem taką cichą nadzieję, że kogoś wyłapię, no ale niestety. To jest irytujące, jak tutaj, że te artefakty są czasami w takich miejscach, że się nie da po prostu tak fajnie, wiecie, dolecieć do typa, żeby sobie skrócić trasę. No ale cóż, mówi się trudno, żyje się dalej. Now all I need is some pipeweed, which you won't find for leagues in any direction. No, trochę racji. W tym masz kalebrym Boże. No i dobra. Łowca skarbów. Poproszę. No, i teraz za level będę mógł sobie wziąć na przykład zabójczą zjawę, bo to jest naprawdę zajebiste. No, a teraz lecimy do Kurhanów, aby otworzyć drzwi Ifildinu. I być może jeszcze wykonać misję fabularną. Bo myślę, że akurat po wycięciu tych wszystkich moich prób do poprzedniego podejścia tej misji, myślę, że powinno starczyć czasu. Rozwiązanie zagadki. Użyj znalezionego Ifildinu, aby odtworzyć inskrypcję. Przeczytanie inskrypcji otworzy drzwi i umożliwi dostęp do ukrytych reliktów. Zobaczmy w takim razie, co kryje ten Ifildin. Mamy co? Bębny, cienie, rozpacz, gniew, tempo i kraina. Dobra. W krainie Mordor, gdzie zaległy cienie, niesiemy swe sztandary, nasze buty brzmią jak bębny. Nasze tempo jest szybkie. Kogóż zrodziła ta mroczna, koszmarna kraina? Odpierać gniew i skazać się na rozpacz i śmierć. In the land of Mordor, where the shadows lie, we bear our banners aloft. Boots like drums, our cadence quick, our countenance dire. For who in this dark, dream-haunted land dares resist the righteous flame of wrath and doom themselves to despair and death? Dobre pytanie. I zobaczmy. Zdobywasz gniew szybciej, gniew, ale elfie trwa krócej. To jest za zestaw cały. I przywraca wszystkie elfie strzały, gdy zabijesz wroga w trakcie trwania gniewu. Okej. O, już jest lepsza od mojego. Zdobądź jeden punkt gniewu po otrzymaniu trafienia. Zmniejsza otrzymane obrażenia dystansowe. Na razie zostawię sobie to, co mam. W ogóle jest fajne to, że kiedy ulepszymy dany przedmiot, na przykład jak mam tutaj, to mogę go przekształcić, ale teraz w trzech opcjach. Mogę albo go ulepszyć do mojego aktualnego poziomu, mogę go zniszczyć, albo mogę przekuć premię za doskonałe dany doskonały klejnot. I to jest naprawdę coś zajebistego, biorąc pod uwagę, że jestem w stanie... Czemu to się nie chce odznaczyć? Co? Już? Już. Dobra, czy musiałem to po prostu założyć. Ale wracam do tej zbroi, bo jest póki co lepsza. Dobra, jak tam moje klejno...
wracaj mi tam i to już. Jak tam klejnoty? Dwa takie. To jeszcze jeden zwykły, będę miał kolejny taki lepszy. A póki, a cała reszta to tak na razie pół na pół. Okej. Okay. Drzwi otworzone, misje wykonane, punkty umiejętności zgarnięte. No to czas ogarnąć sobie misję główną, która jest właśnie w innym w ogóle tym, w innym regionie. Bo my jesteśmy w Minas Ithil, a Ostrze Ciemności jest w Kirith Ungol. Obecnie Palantir znajduje się poza twoim zasięgiem, ale być może zaprowadzą cię do niego wizje Szeloby. Okej, teraz ja będę musiał jeszcze dojść, czy będę musiał, czy może... Czy mi od razu przejdzie się do niej? Za liniami wroga. Armie Kirith Ungol szykują się do ostatniego szturmu na Minas Ithil. Szeloba posiada informacje, które pomogą ci odszukać i zabić przywódców armii orków. Wróć do niej i zniszcz armię Saurona od środka. Posterunki. Niszcz posterunki, by osłabić wpływ wroga w tym regionie. Aby zniszczyć posterunek, pokonaj dowodzącego nim kapitana. Okej. Jest Haedir, czyli Musowa, musimy go przejąć. Dobra, gdzie jest? Aha, nie ma. A nie, jest. Tutaj. Muszę przejść. To jest co? Pomnik. No dobra. O, kolejny. Kolejne wspomnienie, powiedzmy. Jeszcze jeden pomnik. To jest chyba cała twierdza tego regionu. Drugi Haedir. Trzeci. Okej, czyli chyba są trzy Haediry na każdy region, mi się wydaje. Kolejny posterunek. O, będę miał zabawy poza odcinkiem, to na pewno. Dobra, na razie do Haediru. O, Grauk! Hello! Jeden tym ciustem przyszło mi się zmierzyć poza nagraniem. I zostałem wprasowany w glebę. Niestety. Jestem jeszcze za słaby, żeby walczyć z Graugiem. Ale najlepsze jest to, że nawet nie wiem, skąd on się w Minas Ithil w ogóle wziął. O, już coś mamy. Czyżby Ithilien, czy może artefakt? Artefakt. Dobra, gdzieś tutaj. Ithilien. Kolejny artefakt. Kurhany, miło. Gondorski artefakt. I tu będzie jeszcze Ithilien zapewne. Tak jest. Nie mogę go oznaczyć? Szkoda. No ale będzie gdzieś tu niedaleko, no to... Możemy go po drodze do Szeloby zgarnąć. No bo czemu by nie? Na górę. Biegiem do przodu. I w ogóle olewam ich, nie? Potem będę się z nimi bawił. Do Ithilienu, a potem od razu do Szeloby. Serio? Myślałem, że będę mógł. Nie. Czyli na pewno, pewnie tych lepszych będę mógł dopiero z kapitanów uzyskać informacje. No dobra, to na razie odkrywam byle kogo tak naprawdę.
No honor amongst. Nothing. Okej, okay, znowu 1 na 6. Czemu te podpowiedzi się cały czas pojawiają? Ja wiem, jak mam używać tych skilli. Tylko nie muszę ich używać za każdym razem. Nie, 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 żadnej walki, żadnej walki, żadnej walki. Lecimy prosto do questa. W górę, w górę, w górę. Oj, albo i nie. O, jeszcze artefakt po drodze. Też go możemy wziąć. Gdzie on jest? Na górze? Nie mogę się wspinać. A, tu na górze, dobra. Gdzie ja muszę? Tu muszę wejść na wieżę, okej. Okay. Let's go. Then. Serio, Talion? Tego chłopie, co to miał być? Tak, miałem egzekucję, ale już jej nie mam. Kurde, zajebiste jest to, co mam nałożone na ten miecz z tym zamrażaniem. I ładnie, kolejne bogactwo dla mnie. Pan zdychaj. O, teraz. Było, no było, użyj linki. Dziękuję. Czy to jest kolejny grałk? Czy mi się już wydaje? O, jakaś korona. This crown is worthy of a king. Ah, but your people have spurned their kings, have they not? Ja wiem. Dobra, tak już jestem obok tego pomnika, to co mam zrobić, żeby go zniszczyć? A, tak po prostu. Dupło potężnie. Bloodthirsty these assassins are now. They're nothing compared to elven assassins. Przypuszczam. Celebrimbore. Dobra, chcę jeszcze tego questa wykonać, więc ogarnijmy to. No, trochę z lagiem te trofeum wpadło, no ale dobra. Umbriana Zadia. O! A ty tu skąd? Olokhai, trole wojenne. Olokhai to twardzi wojownicy, a ich ataki są potężne. Próby przeskoczenia są skazane na porażkę. Ale możesz unikać ich ataków lub prześlizgnąć się im między nogami za pomocą A. Można ich ogłuszyć za pomocą naładowanego strzału w głowę albo wyprowadzonego w odpowiednim momencie kontry. Po ogłuszeniu Ologa możesz zadać mu kilka ciosów lub przytrzymać bumper, by wskoczyć na jego plecy. Siedząc na nim, naciśnij kilka razy X, by szybko wbić mu ostrze w plery, a potem naciśnij gałkę. Nie, potem poruszaj gałką, aby kazać mu biec w swoich towarzyszy. Nice. Albo mogę po prostu strzelić go młotkiem i też się uda. Pyk i py! No. O, halo.
No nie mogę, ja chciałem ten potężny strzał wypróbować, ale czemu? Nie mogę wystrzelić, nie wiem czemu. Gollum, and why would you save me? I wasn't talking to you, stupid ranger. He is working for the spider. No, the dark mistress watches over Gollum. Gollum watches over Bright Master. Bright Master kills the Dark Lord. And the spider pulls the strings. We share a common enemy in Sauron. And you can't always choose your allies. Gollum. Come, Bright Master. Gollum will show you a creepier path. Oby tego nie w centrum typu. Just a troll. They are Olog Hai, war trolls. They're smarter, faster, and immune to sunlight. Sauron's forces are more powerful than ever. We hate them as much as we hate nasty orcs. We keep our distance, so we don't get squished and crushed into bits. Like how you tried to crush my head with a rock the last time I saw you. But we didn't! We could never hurt the Bright Lord! We make up for it now! Yes? That is it. Close, Bright Master. We're very close. I teraz wiem, że biegłem trochę za szybko. Chociaż być może był to koniec rozmowy, więc... Może za dużo nie straciliśmy. I know why you are here. Return what you have stolen. Silence, Ringmaker. You forget yourself. Stolen. You begged me to have it. And what of you, Talion? I am here for Minas Ethel. You seek to save it. Even though it may already be lost. There must be a way. There is truth in your vision. Grant me another. To what end? For knowledge? To dominate? Oh, you don't have to tell me. Here is your truth. You want to move up the ranks, you got to kill. You want to get noticed, kill a pink skin. The bigger the target, the higher you rise. To nie był czarnoksiężnik z Angmar? Idril. She dies. Many will pass before Sauron is defeated. This knowledge can guide our hand. If we kill this assassin, perhaps this future will not come to pass. She can be saved. She will live or die with honor, and it will not shift the tide of war. It is Castamir who must be protected. If he falls victim to this assassin, we will lose the Palantir. You found him precious? For the Bright Lord. We go to Kirith Angmar. Yes, we'll find the nasty assassin. Yes. Yes. Nic o to ty? Assassin must be stopped. Gollum, you know where to find him? Yes, we recognized his curved blade. A Morgul blade. Yes. Stab, stab, stabbing all the War Chief's bodyguards. If we find the Uruk bodyguards he's targeting, we'll find the assassin. The first one is near. This way. Ciek się trzepią z bólami. No, here. Careful. We
this is a Morgul fly nest. What are those orcs doing? You're afraid, just like the captain. Admit it. I'm not afraid. Then do it. Stand under the nest. Fine, I'll show you I'm no coward. There, see? I'm not afraid, which is more than I can say for our fearless captain. Oh no, more guy flies. Save me! Don't let him get me! Czyli kapitan boi się much. Warto wiedzieć. Dzięki, chłopaki. The first bodyguard should be this way. Earlier you said you recognized the assassin's curved blade. So you can see Shelob's visions. Yes, bright master. Ale jak? One of the bodyguards was nearby. Who shows of it? Okej, okay, tam ci walczą z pająkami. O, a tutaj jest trup. Only a Morgul blade could have caused these wounds. We're on the right track. He's been dead for some time. We'll need to move faster if we want to catch up with the assassin. Yes. We knows where another bodyguard is. As the assassin kills his way up the hierarchy, he'll continue to seek bigger targets. Like Castamir. Yes. Castamir is the only one who knows where the Palantir is. He must be kept alive at all costs. We know the nasty orc is here, but we forget where exactly. We are close. You can find it. No, ja już widzę, gdzie on poszedł, tylko pytanie, czy dalej gdzieś tu jest. No, oczywiście, że tu jest jego trup, tylko i wyłącznie. Okej, artefakt jest jeszcze obok, ale to sobie zostawię na później. Czyli co? Wounds from a Morgul blade, just like the last one. This kill happened more recently than the other. We are getting closer. Gollum should know where the next target is. Co, to 3 razy sztuka? I thought Olog's couldn't go out in sunlight. I found another Uruk. He hasn't been dead long. We're getting closer. Closer and closer. We will take you to where the next one is. To jedź. Czy jedź? Stupid orcs has never seen Gollum. We sneaks around, and we hear so many things. Good to know. Dobra. Wait! Orcs are coming! Hide! I had my wound. We turned the entire city into rubble. Leave nothing standing. They're under me bridges! Got it, man. Something about a seeing stone. Czy ja wiem, czy to się uda? Kurde, udało się! Dobra, teraz test. Ładnie. Dawaj, mucimy! Disgusting horses. Always loud and mean. But they don't like the flies, precious. Especially the assassin. He runs whenever he sees them. Oh, good to know. We are close. But too many dirty orcs is around. Stay here. I can find him on my own. Ślady już mamy. Something just moved up. Another victim.
Yet this one still lives. Let's find out what he knows. Oczywiście musiało przyjść przydupasów. Kilku. Żegnam. A ty powiedz, co wiesz. Gunt Skrytobój. Skrytobójca boi się Muxmorgę. Wykorzystanie jego strachu chwilą pozwoli go wszelkiej niewrażliwości. Wykorzystaj tę wiedzę przeciwko niemu. Okej. Ale co on tam miał jeszcze? Jest to... Serio? Czy on to bestii? The assassin is near. Gund. I tu cię mam. Cześć, czekaj. Czy on jest... Gund. Zatruta broń, skrytobójca, zwinny noże, uderzenie mroku. Grabki go wkurzają, odporny na strzały i jest czujny. Dobra. Czyli właśnie najlepszym rozwiązaniem dla mnie byłoby... Okej, to było strasznie słabe z mojej strony. Byłoby go zwabić gdzieś pod muszki. The war chief is useless. I wouldn't be surprised if the Dark Lord himself thanks me for killing the glob and taking his place. He'll do a much better job of taking Minas Ethil than he ever could. Sprawdźmy to. Aha! Ciekawe. Niby... His death is changed, which Shelob saw from Minas Ethil. Minas Ethil will go the way of all flesh. We only need the Seeing Star. How much of your soul was lost in that ring? The Dark Mistress will be pleased. Yes, precious. Okay, quest wykonany. Nawet nie zauważyłem tego celu, żeby wykorzystać lęk. O, poważnie? Za to? Jest groźba śmierci? Zamiast dobrać informację o kapitanie, możesz rozkazać kapłusiowi, aby odnalazł go i przekazał mu groźbę śmierci. Utworzy to unikatową misję rywalizacyjną w danym regionie. Po wysłaniu groźby śmierci kapitanowi jego poziom wzrośnie. Walka z nim będzie bardziej wymagająca, ale polepszy się również jakość przedmiotów, które otrzymasz po jego śmierci. No, czyli analogicznie, jak było w poprzedniej części. We are behind enemy lines. This is a perfect opportunity to sow chaos within Sauron's ranks. The assassin had one more target on his list. We should finish what we started and kill the war chief's final bodyguard. No, ja jestem za. I believe this plate is of Easterling manufacture. To jest ta, że to jest moneta. The Easterlings, stranger even than the Haradrim of the South, but just as vulnerable to entreaties from Sauron. No i kurde, proszę. Tak żeśmy bardziej pochodzili, że... O, a to jest obok zaraz ten quest? Nie, jesteś tam dalej, ale... Patrzcie, tak żeśmy pochodzili, że przy okazji jesteśmy obok kolejnego... jak? Czy jak to się nazywało? Hedrimu? Edrafoni, get it lean! Hedirnu, kurde. Chyba. Nie, kurde, sam nie wiem teraz, co że to mówię. Ale okej, okay, mamy fast travel, ja sobie odblokowuję, znajduję kolejne rzeczy. Poza nagraniem będę latał i zbierał.
Czekaj, coś tu jeszcze jest. Okej, jeszcze jeden artefakt, jeszcze jedno wspomnienie. Jest artefakt. Wspomnienia. Haedir. Kurde, no byłem blisko. Okej. Okay. Zobaczmy, co takiego jest na tym questie niby. Quest jest tutaj. Przypuszcza, taki dołącz do Baranora i przy... Okej, okay, czyli... Będziemy się napieprzać, mówiąc krótko. No dobra, ja tutaj się będę troszeczkę... bujał. Trochę mi tutaj zejdzie, żeby to wszystko poczyścić. Może nawet paru kapitanów porozpieprzam. Kto wie. Może uda mi się ich nawet tak bardzo fajnie, ładnie wytrzebić, że zdobędę jakąś ładną rzecz. Wspomniane szeloby, myślę, będę zbierał na własną rękę. Poza ostatnim, bo jak na razie to jest tylko gadka szeloby i krótka scenka. Wydaje mi się, że kiedy zdobędę wszystkie, to się odblokuje jakaś dłuższa scenka i ją wam pokażę. Właśnie jako ostatnie wspomnienie, które zdobędę. No a potem oczywiście kolejno przeskroluję wam wszystkie wspomnienia, żebyście sobie mogli poczytać te. No to co tam jest powiedziane przez szelobę. Tak więc okej. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Middle-Earth Shadow of War. Cześć!